Ekonomia, kapitał, gospodarka. To ja już może druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Od mojej lewej Adam Jaser, sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze, pełnomocnik premiera do spraw walki z biurokracją. Powiem Państwu sobie szczerze, nie znoszę tego słowa walka z biurokracją szczególnie, bo my najpierw tworzymy coś, prawda, potem żeby i tworzymy inną instytucję, która z tym walczy. Czyli tworzymy, biurokratyzujemy, a potem walczymy. Okropne. No ale cóż, no tak już jest i na razie nie widać tutaj jakiś na jakichś szczególnych znaków, aby to miało się zmienić. Janusz Steinhoff, był wicepremier, minister gospodarki, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, a także starszy doradca Roland Berger i Adam Ruciński, prezes BTFG. Proszę Państwa, rynka papierów wartościowych w tej chwili plusowo na większości tych, którzy nas interesują, bardzo minimalne wzrosty. WIG 0,22% zyskuje w Londynie, FTSE o 0,07%, we Frankfurcie 0,4%, w Paryżu 0,07%, waluty tanieją, frank szwajcarski o 0,2%, prawie 3,09 zł, w dalszym ciągu euro 0,3, 3,94 cena, dolar amerykański prawie 0,5%, 2,64 i funt brytyjski 0,4% na minusie, 4,37 zł. EKG. No i oczywiście przypominam, że mogą nas Państwo podglądać, czy odglądać na portalu tokfm.pl, a także zabierać głos za pośrednictwem Facebooka. Będę się starał przytaczać najbardziej interesujące z punktu widzenia tematyki dzisiejszej audycji głosy Państwa. No i przypominam, drodzy Państwo, mówimy o tym od wczoraj. Po raz pierwszy w tym roku Radio Tok FM wręczy nagrodę Radia Tok FM. Zostanie ona przyznana osobie, instytucji lub organizacji, która w ciągu ostatniego roku od maja 2010 do końca kwietnia 2011 wyróżniła się wyjątkowym wpływem na rzeczywistość. Chcemy uhonorować osobę, instytucję lub organizację, to jest cytat, za odważne, niekonwencjonalne, niezwykłe działania, dzieła lub wypowiedzi, które w ciągu minionych 12 miesięcy miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość. To działanie i jego efekt mogą dotyczyć każdej dziedziny życia, polityki, spraw społecznych, obyczajowości, życia duchowego, nauki, biznesu, kultury, mediów, sportu, powiedziała redaktor naczelna Radia Tok FM Ewa Wanat. Rozmowa z Ewą Wana, czyli wypowiedź przytaczana jest przez dzisiejszą Gazetę Wyborczą na stronie 6. Kandydatki i kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie kapituły nagrody oraz słuchacze Radia Tok FM od 4 do 15 maja. Organizatorzy akcji czekają na maile z nominacjami słuchaczy przesyłane na adres nagroda@tok.fm. Można też zgłaszać swoje propozycje telefonicznie 22 kierunkowy 44 44 084 22 44 44084. Proszę, słucham. Nagroda przez Adama Jasyra przyznana. Komu byłaby? A, zaskoczyłem panów, co? No ale tak, pierwsza myśl. Macie taką pierwszą myśl? Pyk. No ja bym ministrowi Gradowi przyznał, bo jest to chyba... Panie ministrze, Adam Jaser zgłosił pana do nagrody. Najlepszych ministrów skarbu, jakich mieliśmy w tym ostatnim dwudziestoleciu. Jeden z najlepszych czy najlepszy? Myślę, że z Lewandowskim ex aequo. Aha, rozumiem. No dobrze, pani powiedziała, że minister tysiąclecia, bo tak ostatnio krążyła, czy krąży, prawda, taka teza, że ktoś tam był najlepszy w ostatnim tysiącleciu. Pan premier, kogo Adam Małysz. Adam Małysz, tak? Aha. Człowiek, który na pewno... Dobrze, to ciekawe. Kiedyś Adam Ruciński. Nie mam pojęcia. Nie, nic mi nie przychodzi. Adam Rucińskiego na pewno, skoro pan nie ma pojęcia. Nie, jeszcze nie. Jest dużo świetnych ludzi. Świetnych ludzi w każdej dziedzinie, proszę Państwa. Tak, może dokładnie. To być i życie społeczne, obyczajowość, życie duchowe, nauka, biznes, kultura, sport. Media, sport, oczywiście. Także wiele dziedzin, nie ograniczamy się tylko do gospodarki, do ekonomii, do spraw społecznych, także do wielu, no właśnie dla mnie sprawą społeczną także jest kultura. To też jest sprawa tak społeczna. Tak jest. EKG. Czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi? Znaczy, ja dzisiaj się dowiedziałem, że jestem biedniejszy. I myślę, dzisiaj się pan dowiedział? No, niejako tak, choć też nie do końca. Otóż my jako część męska społeczeństwa jesteśmy biedniejsi, ponieważ, jak się okazuje, kobiety mogą kupić tańsze bilety na mecze piłkarskie. I tak na przykład GKS Bełchatów 80% zniżki udziela.
Legia Warszawa 30%, Polonia Warszawa 75%. To jest dyskryminacja ze względu na płeć. Widzew Łódź 60%, a Krakowia symboliczną złotówkę. To jest jakieś niezgodne z prawem. Ale chyba. Właśnie. Ale. I właśnie. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa zarządu Ekstraklasy w sprawie różnicowania opłat wstępu na mecze piłkarskie ze względu na płeć. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie działania mogą być niezgodne z konstytucją. No właśnie, tak mi też mi się wydawało, że niezgodne z konstytucją. No i co pan proponuje w związku? Właśnie powiem szczerze. Bo pan chodzi na mecze, rozumiem z tego, tak? Nie, dowiedziałem się dzisiaj o tym, ponieważ nie chodzę na mecze. No to nie może być. Zaraz. Ale konsekwencja, tu pan... Ale kiedyś Stanisław Tym wystąpił jako obrońca Polaka Szaraka, więc tak. Ja ty również występuję jako samozwańczy obrońca Polaka, Szaraka, kibica. Dlatego... Płci męskiej. Dlatego właśnie jest pan bardzo niepopularny w dzisiejszych czasach. Poruszam ten temat, choć ekonomicznie zastanawiam się i nie jestem do końca pewien, czy z punktu widzenia jakby całej piłki nożnej, czy to nie jest jednak działanie na długą metę słuszne. Właśnie. Ponieważ tak jak wielu klubów cywilizować trochę, gdyby kobiet było więcej, być może ci bandyci stadionowi nie zachowywali by się dobre. Po pierwsze, tak, i przykład z klubów, które znamy. Bo panie mogłyby iść sprać parasolkami. Na przykład, ale też jest tak, że na przykład w klubach i zamiast policja pałami. W wszelkich klubach kobiety są też jakby preferowane, ponieważ one przyciągają mężczyzn, którzy płacą. Jeżeli uspokoi się atmosfera na stadionach, wtedy faktycznie dochody z tej działalności piłkarskiej, nazwijmy to tak szeroko, mogą być faktycznie wyższe. Poprzez to, iż komuś sprzedamy tańsze bilety. Więc prostej do odpowiedzi do końca nie mam, ale artykuł bardzo mnie poruszył, dlatego dzisiaj o nim tak mówię. EKG. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zarekomendować rozmowę w Gazecie Wyborczej na stronie 14, rozmowę z ministrem Michałem Bonim, szefem doradców premiera, przeprowadzoną przez Annę Wasławik-Orpik z Radia Tok FM. Zresztą ta rozmowa także będzie emitowana jutro, czy nadawana, przepraszam, nadawana jutro w Radiu Tok FM, nie, jutro w sobotę, przepraszam, około godziny 18 na temat pomocy społecznej. Bardzo interesujące. Pomoc to nie darowizna, taki tytuł, jak zreformować pomoc społeczną. Trzeba zadać sobie pytanie, co się dzieje, że przez 10 lat ktoś nie nauczył się żyć samodzielnie. I teraz pytanie do panów, być może czytaliście to. Wiecie, ile kosztuje państwo wypłacenie 50 zł zasiłku? No szybko. Więcej, znacząco więcej. No ile? 5 złotych, 10%. Adam Ruciński, prezes BTFG. Czym ta firma, proszę pana, się zajmuje? Mówi 5 zł. 20. Pan, proszę pana, no może nie powinienem powiedzieć, czym się zajmuje. Proszę pana, no 50 zł, 100 zł, przepraszam, 100 zł kosztuje wypłacenie 50 zł zasiłku. Czyli jeśli wypłacamy panu Rucińskiemu za to, że się pomylił, tak, proszę państwa, 50 zł zasiłku, to cała administracja, koszt wypłaty 50 zł wynosi 100 zł. Absurd. Absurd nad absurdami. Oczywiście, ale moja firma służy do tego właśnie, żeby z 50 robić, czy ze 100 zł robić te 5 zł. Nie, proszę pana, to ja w ogóle lepiej z tych 150 zł zainwestować może. Nie, oczywiście, że żeby, tak. Żeby zarobić na ten. No, sytuacja jest dramatyczna. System pomocy społecznej, który działa od 20 lat, wymaga radykalnego przeglądu, mówi Michał Boni. W jego ocenie powinno się brać pod uwagę efektywność i skuteczność. I teraz Anna Wacławik. 80% osób, które korzystają w Polsce z pomocy społecznej, bierze zasiłek od ponad 10 lat. Na przykład w Kętrzynie, gdzie prawie 80% mieszkańców żyje z pomocy społecznej. Czy to jest skuteczny system? No i oczywiście ma wątpliwości pan minister tutaj. Miesięczny koszt, następny absurd. Miesięczny koszt pobytu dziecka w domu dziecka to średnio 4000 zł. A przecież wiadomo, że domy dziecka produkują sieroty społeczne. Gdyby połowę tej sumy przeznaczyć dla rodziny biologicznej, nie w postaci zasiłku, ale w różnych formach sensownego wsparcia, efekty byłyby lepsze. To jest stwierdzenie dziennikarki. Proszę państwa, no pomyślmy, że 4000 średnia płaca w Polsce wynosi 3400 zł. 4000 utrzymanie dziecka w tym. Gdyby rodzina zastępcza dostała
4000 zł, to dziecko przecież mogłoby opływać, można powiedzieć, w jakimś tam luksusie, ale żyć w dostatku, względnym dostatku, prawda? Bardzo często w pańskich audycjach o tych sprawach mówiliśmy, że tworzy się często regulacje prawne, no, które generują potężne straty w budżecie państwa, natomiast skutek społeczny jest zerowy, żeby nie powiedzieć nawet czasem ujemny z punktu widzenia długofalowych problemów do rozwiązania. I zdecydowanie, no, jestem pod wrażeniem kompetencji, zresztą nie po raz pierwszy, ministra Boniego. Minister Boni jest znawcą tych problemów i zdecydowanie uważam, że cały system transferów socjalnych musi być w Polsce głęboko zreformowany. Trzeba przyjąć kryteria dochodowości. Ale to chyba nie tylko część tych pieniędzy jest po prostu marnotrawiona i trzeba pamiętać o tym, że ilość ludzi zatrudnionych w administracji jest funkcją złych regulacji prawnych. Ale chyba trochę głębiej, zresztą tutaj z tego artykułu, z tej rozmowy to wynika, powinniśmy na to spojrzeć. Ja to sobie kojarzę w ten sposób, prawda, wyobrażam, że siedzi pani jakaś pomocy społecznej, patrzy z wysokości swojego cokołu, z czasem z pogardą, prawda, przeniesioną jeszcze sprzed wielu lat na tego biednego człowieka i wypłaca mu zasiłek. Tymczasem za tym nic nie idzie, prawda? My potrzebujemy, zresztą tutaj w tym tekście to jest napisane, pomoc materialna dla potrzebującego powinna wiązać się z realizacją określonych warunków. Oczywiście. Prawda? Na przykład matka dostanie pomoc, jeśli przypilnuje, żeby jej dziecko chodziło do szkoły. Na świecie nazywa się to kontraktowaniem, czyli warunkowaniem pomocy społecznej. Chodzi o zmianę życiowych nawyków klienta, a nie tylko bezrefleksyjne dawanie pieniędzy. Czyli inaczej mówiąc, wędka, cała kadra, nie ryba. Cała kadra jest potrzebna wyspecjalizowanych ludzi, nie o specjalizowanych wypłatach, bo do tego, cóż to za specjalizacja. To tylko petryfikuje sytuację społeczną, a nie ją zmienia. Są potrzebni ludzie, którzy pracują z tymi rodzinami, które otrzymują taką pomoc społeczną, żeby zmienić, wpłynąć na zmianę ich preferencji życiowej, na zmianę ich sytuacji życiowej, prawda? Ale myślę, że należy o tym właśnie mówić i to jest dobry moment, bo ja sobie już wyobrażam przeciwników, bo zawsze gdzieś jak jest rząd, to zawsze jest opozycja, którzy będą mówić, jest uderzenie w cały organizm, który ma na celu pomoc społeczną. A faktycznie pewnie jest tak, że ta pani, o której pan redaktor wspomniał, jest biuro, jest drukarka, są komputery i tak dalej. Jest cała machina urzędnicza jakby utworzona po to, by obsługiwać kilka osób na przykład w regionie. I to efektywnie nic nie daje. Natomiast trzeba ostrożnie do tego podchodzić, bo to jest sprawa trochę polityczna. Jeżeli chcemy coś efektywnie załatwić, to powinniśmy jakby budować grunt pod to. To znaczy powiedzieć społeczeństwu, że nie jest celem to, by zabrać komuś pieniądze, tylko żeby efektywnie wydawać. Bo ja już od razu widzę i słyszę te sformułowania, które mówią, rząd chce zabrać pieniądze najbiedniejszym. On chce po prostu zabrać tym administracji. Słyszy pan? No słyszę. No i co? No trudno się nie zgodzić z tym, że każda polityka, także społeczna, nie wymaga przeglądu raz na jakiś czas swojej skuteczności. Myślę, że panowie tu już wszystko na ten temat powiedzieli. No ja bym nie powiedział, że tutaj przeglądu, bo to nie jest kwestia przeglądu, bo od lat nie można problem zmieniać, nie można niczego zmieniać na łapu capu, to na pewno. Nie, to na pewno. Zmiany na łapu capu zawsze przynoszą gorsze efekty niż i są dalekie od zamierzonego celu. Pragnę zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, że te rzeczy, o których panowie wspomnieli, czyli te wszystkie nieefektywności, to o czym mówi minister Boni, to na pewno jest wszystko do naprawy, tylko żebyśmy też nie wytworzyli takiego fałszywego z gruntu przekonania, że w Polsce na pomoc społeczną wydaje się jakieś niestworzone pieniądze. Wydaje się. Rada Gospodarcza dokonała przeglądu wydatków społecznych i w ogólnej masie wydatków państwa to nie są jakieś olbrzymie sumy. Jeżeli porównamy Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej, to w Polsce poziom wydatków na ochronę społeczną wcale nie jest nawet powyżej średniej, jest zdecydowanie poniżej średniej. Więc pytanie jest, tu słusznie znowu pan Ruciński mówi o tym, że jeżeli miałaby być tylko taki przekaz, że idziemy po opiekę społeczną, bo zamierzamy tam zaoszczędzić olbrzymie sumy, to jest to, Natomiast jeszcze raz powtórzę, że jakakolwiek polityka państwa prowadzona wymaga regularnych przeglądów. Tak jak w systemie emerytalnym
doczekaliśmy się poważnych problemów przez to, że przez 10 lat do niego nie zaglądaliśmy. To samo dotyczy pomocy społecznej i na pewno warto to przeanalizować. Myślę, że nawet trzeba, proszę Państwa, tu nie chodzi o to, że z kranu leci woda litrami, jest odkręcony na maks ten kran, prawda? I my mówimy, i pan minister mówi, nie, nie, tam na maks nie jest odkręcony, lecą tylko kropelki. Nawet jeśli lecą kropelki, proszę pana, to wzywa pan hydraulika, żeby panu to naprawił, bo te kropelki wyciekające każdego dnia, każdej godziny i każdej minuty w sumie przez lata tworzą ogromne, ogromne kwoty. Bez tylko musimy się zdecydować, pieniędzy. Czy mówimy o przywracaniu... A, kończymy. Informacje Radio Tok FM, po informacje wracamy do EKG.